Bardzo proszę, Koliber. Radosław Piech, Stowarzyszenie Koliber. Panie ministrze, ja bym chciał powrócić do pytania, które już tu wspomniał kolega z partii Korwin o zwiększeniu roli wydatków prywatnych na kulturę. Cóż, w Warszawie istnieją prywatne teatry, na przykład pana Emiliana Kamińskiego czy pana Michała Żebrowskiego. Ludzie Pani chodzą... Krystyny Jandy, tak, trochę tak. Jest. No cóż, ludzie chodzą do tych teatrów, często miejsca są zajęte do końca i przedstawienia mają bardzo dobre recenzje. Więc jest to przykład, że kultura ze środków prywatnych może być spokojnie utrzymywana. Poza tym no, zlikwiduje to rozmaite problemy, tak jak łożenie z publicznych pieniędzy, czyli wszystkich obywateli, na wydarzenia artystyczne, z którymi ci ludzie się nie zgadzają, czy to z powodów moralnych, czy to religijnych, czy nawet czysto estetycznych. I pytanie, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości ma jakieś projekty ustaw, które zwiększą rolę wydatków prywatnych na kulturę, a jeżeli tak, to jakie? Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby rozwijał się sponsoring w kulturze prywatny. Wręcz przeciwnie, będziemy do tego zachęcać, może nawet jakimiś ulgami podatkowymi i tworzeniem swoistego snobizmu na finansowanie kultury przez świat biznesu. To jest bardzo dobre zjawisko, ale proszę mi wierzyć, tak samo zresztą w edukacji i tak samo w służbie zdrowia, nie mam nic przeciwko temu, żeby prywatne kliniki, prywatne szpitale powstawały, ale nie na bazie majątku publicznego, tylko z własnych zainwestowanych pieniędzy i to samo ze szkołami. Natomiast proszę mi wierzyć, że jak pan porówna repertuar tych prywatnych teatrów z repertuarem publicznych teatrów, to w prywatnym teatrze nikt panu z przedstawienia, które wymaga takiego zespołu aktorskiego z 70 aktorami nie zrobi. Nikt dużej opery panu nie wyprodukuje, bo po prostu nikogo nie będzie na to stać, żeby zapłacić 400-500 zł za bilet. Proszę mi wierzyć, że tak jest. To po prostu tyle kosztuje. Pytanie, w związku z tym to jest bardzo dobra forma uzupełniania oferty kulturowej, którą my będziemy oczywiście dotować i dotujemy, dlatego że są tak zwane granty. W dyspozycji Ministerstwa Kultury są granty i każdy prywatny podmiot, prywatna instytucja kultury może o te granty się zwracać i takie pieniądze dostaje. Też takie wsparcie jest możliwe.